Będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Jak śpiewać, żeby nie fałszować? I żeby to było śpiewanie na wieki. Jest taki film Serce to samotne myśliwy. Bohaterem jest głównym człowiek. Wynajmuje mieszkanie do mojej rodziny. Wynajmujący mają córkę, 15-letnią, która jest wielką melomanką. Bardzo lubi słuchać muzyki poważnej, ale nie ma na tyle pieniędzy, by uczestniczyć w różnych koncertach. I odkrywa, że będzie w ich mieście opera, której chce wysłuchać na żywo, ale jej nie stać na to. I ten bohater filmu Uwolniony Człowiek funduje jej bilet. I potem widzimy taką scenę, która zapada głęboko w pamięć. Kiedy ta młoda niewiasta, wdzięczna za to, że mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu muzycznym, puszcza płytę z tą operą i temu głuchoniemu człowiekowi w formie ruchu tłumaczy, na czym polegała ta opera, jakie ona tam dźwięki słyszy, jakie emocje z tym przeżywa. Tłumaczy dźwięk. Tłumaczy mu dźwięk poprzez ruch. Myślę, że w taki sposób Pan Bóg do nas chce mówić. Wie, że jesteśmy głusi, wie, że grzech nam nie tylko na ucho nadepnął, ale także na serce. Ale bardzo mu zależy, żebyśmy odczytali tę melodię, którą on śpiewa od stworzenia świata. Bo Bóg wciąż śpiewa. Dzięki temu świat istnieje i zaprasza każdego z nas do udziału w tej operze, czyli w tym dziele, które śpiewa. Każdy ma tam swoją rolę, swoją arię zaśpiewania. Jak to robić, święty Józef nam właśnie pięknie pokazuje. Przed chwilą została poświęcona figura świętego Józefa i tam mały Jezus stojący przy Józefie mówi: idźcie do Józefa. Idźcie do Józefa. On was nauczy, jak dobrze rozpoznawać te znaki, które Pan Bóg nam daje, żebyśmy umieli wejść w ten klimat muzyki, melodii, którą każdy z nas ma zaśpiewać. Pan Bóg ma wielki plan wobec całego świata i chce, żebym ja miał w nim udział, ale chce, żeby mój udział był specyficzny, wyjątkowy, oryginalny. I wiemy, że Jan Sebastian Bach, kiedy tworzył ostatnie swoje dzieło, to wpisał w nie taką sekwencję dźwięków B-A-C-H, czyli Bach. Wpisał swoje nazwisko w utwór, który napisał. I właśnie Panu Bogu bardzo na tym zależy, żebyśmy wchodząc we współpracę z Nim w tym pięknym śpiewaniu w dziele stworzenia, jednocześnie zachowali swoją tożsamość, swoją wyjątkowość, żebyśmy w tym dziele mieli swój taki niepowtarzalny udział, żebyśmy zostawili jakiś swój autograf, czy może dźwięki wyśpiewane. I tak właśnie zrobił święty Józef. I chciałbym, żebyśmy poszli do niego, żeby się uczyć, w jaki sposób rozpoznawać tę melodię Bożą, wolę Bożą, inaczej nazywając, i żebyśmy mogli wejść tą piękną współpracę, do której nas zaprasza. Będzie 8 dźwięków, to musi być cała oktawa, którą święty Józef nam pokazuje, czy chce, żebyśmy usłyszeli. 8 dźwięków, które trzeba dobrze nastroić, żeby nasza pieśń życiowa pięknie brzmiała. Jakie to są dźwięki? Pierwsze to jest anioł przyszedł do niego. Jest bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość, że Pan Bóg ma jakiś pomysł na moje życie, nawet nie jakiś, tylko konkretny. Czasem jest tak, że mamy swoje plany i Józef i Maria też te plany mieli. Wiemy, że byli sobie poślubieni. Mieli swój plan, który ogólnie Pan Bóg przewidział dla mężczyzny i kobiety. Ale Józef wszedł Boży plan, taki specyficzny, oryginalny, który Pan Bóg mu zaproponował.
jest bardzo ważne w rozpoznawaniu mojej roli we współpracy z Bogiem. Dopuścić w ogóle Boga do głosu, bo inaczej nie ma o czym mówić, to moglibyśmy już wszystko zakończyć. Więc ten pierwszy motyw to jest pozwolić Bogu powiedzieć swój pomysł na moje życie. Bo to jest pomysł najlepszy. I święty Józef nas tego uczy. Pozwolił aniołowi mówić w imieniu Pana Boga. Dobrze, powiedz mi, to co ja mam robić, tak? Ja sobie zaplanowałem dobre życie, ale wierzę, że Ty dla mnie zaplanowałeś lepsze. Druga rzecz, której uczy nas święty Józef w tej gamie ośmiu dźwięków, to jest słuchanie Bożego Słowa. Wejście w świat Biblii. To ciekawe, że anioł nazywa Józefa synem Dawida. Józef jest synem Dawida. Tak nazywany jest w Ewangeliach tylko Jezus. To jest wyjątek. Tylko jeden raz ktoś inny jest nazwany synem Dawida. Właśnie przybrany ojciec naszego Zbawiciela. A więc Józef już czuje, że wchodzi w całą sekwencję Bożych obietnic dotyczącą Mesjasza. A potem dalej mu o nim jeszcze mówi, że nada imię Jezus temu, który przyjdzie. Zbawiciel. Że Bóg zbawił. On zbawił lud od jego grzechów. Tak więc święty Józef ma już tę pewność, że wchodzi w świat Boga, bo słyszy Boże Słowo. To jest kolejny element w tej naszej układance rozpoznawania Bożej woli, tego miejsca w Bożym planie. Przez Słowo Boże. Żebyśmy wiedzieli, że to, co mówi Słowo Boże, to, co mówi Kościół, jest Słowem i mową Boga. Dzisiaj wiemy, że wielu tak nie sądzi, że wielu tak nie myśli. Liczymy się ze Słowem kogoś innego, różnych autorytetów, natomiast Słowo Boże jest dla nas mniej ważne. Myślę, że ci, którzy idą do szkoły Józefa, będą to uwzględniać. Słowo Boże jest w wielkim autorytecie. Kolejna rzecz, o której słyszymy, to anioł mówi do Józefa, nie bój się. To jak na mężczyznę, mało takie chwalebne rozpoznanie, że on się boi. Złapać mężczyznę na lęku, to troszkę by jego upokorzyć. Ale właśnie to jest takie ważne, że rozpoznajemy u Józefa emocje. Że to jest ktoś, kto ma emocje. Mężczyzna ma prawo mieć emocje. Kobieta oczywiście tym bardziej. Słyszymy w innym miejscu, gdzie Maryja mówi Józefowi: oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Jest takie piękne zdanie, które warto sobie pamiętać, zwłaszcza jeśli chodzi o małżonków. Maryja mówi, ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Maryja zna emocje Józefa, bo jej o tych emocjach musiał powiedzieć. Bo patrzą sobie w oczy, ile emocje nawzajem czytają. Więc emocje będą w tym rozpoznawaniu Bożej woli, mojego udziału w Bożym planie, odgrywać ważną rolę. Ale święty Józef uczy nas, żeby się nie kierować emocjami. Uczy nas, żeby poczekać. Widzimy, że to jest poważny proces, który trwa. Józef wszedł w sen. To jest brat śmierci. Sen jest bratem śmierci. Józef przeżywa wielki dramat, ponieważ mu się życie rozsypało, tak po prostu rzecz biorąc. I oto mnóstwo emocji jest w nim. Lęku, strachu, z różnych powodów. I oto anioł mówi, nie bój się. Masz prawo do emocji, ale nie kieruj się emocjami. I to jest, myślę, kolejna rzecz, o której warto wciąż pamiętać, że nie możemy się kierować emocjami w naszych wyborach, w podejmowaniu decyzji. Emocje będą upadać, jak mgła, i będą pokazywać prawdziwą rzeczywistość. Trzeba się z nimi liczyć, trzeba je cenić, szanować, bo nam o czymś mówią, ale nie możemy się nimi kierować. Kolejny dźwięk, który jest do nastrojenia i do rozpoznania, którego uczy nas święty Józef, to czy
czytamy, że był mężem sprawiedliwym. To znaczy, że to człowiek, który jest dopasowany do Pana Boga, który ma takie wielkie pragnienie, by pasować w swoim sercu do Boga, żeby być blisko Niego. I to wszystko dzieje się na modlitwie. Bez wątpienia był człowiekiem modlitwy. Był człowiekiem kontemplacji. Takiego synchronizowania się z Panem Bogiem. Na modlitwie przeżywał to, co Bóg chce dla niego. Bo właśnie ten sen jest takim rodzajem modlitwy. Zawsze się śmieję, że te kilka snów, które przeżył Józef w tych 26 wersetach, które oni mówią w Ewangeliach, to są momenty modlitwy. Mężczyzna jak śpi, zwłaszcza z Biblią, to znaczy, że się modli, tak? Oczywiście to trochę żart, ale to jest taki moment, gdzie przychodzi anioł. Kiedy on śpi, to przychodzi anioł. Czyli to jest taki moment dramatyczny, kiedy on przychodzi się modlić i pytać Boga. Oprócz tych swoich ludzkich kalkulacji tak bardzo potrzebuje spotkać się z Bogiem. I tutaj w jego przypadku ten mem, który krąży w internecie często, jest bardzo adekwatny. Gdzie mamy z jednej strony małe kotki, które są przed adoracją, a potem mamy dwa potężne lwy, które są po adoracji. Więc tak działa na nas modlitwa, że wchodzimy tacy biedni, przerażeni, zalęknieni jak te kotki na modlitwę, wychodzimy jak potężne lwy, które napełnione Bożą łaską, już wiedzą, co mają Panie robić. To jest ten kolejny dźwięk. Teraz następny, wchodzimy już w drugą połówkę gamy, piąty. Mianowicie zamierzał oddalić ją potajemnie, żeby nie zrobić jej krzywdy. Święty Józef używa rozumu, myśli. Kocha Marię, nie chce zrobić jej krzywdy, ale nie rozumie tego, co się dzieje. Próbuje działać w ramach prawa. Nie chce tego prawa naruszać, a z drugiej strony właśnie nie rozumie tego, co się dzieje. I wymyślił sobie swoim własnym męskim rozumem, że tak postąpi. To jest piękne, żebyśmy właśnie używali rozumu w podejmowaniu decyzji. Zaraz wiemy, że ten rozum Pan Bóg może zaskoczyć. Że Pan Bóg często jakby przekracza nasz rozum. Ale to nie znaczy, żeby go nie używać. Józef w taki sposób po ludzku wymyślił, że niejako winę weźmie na siebie, a Maria będzie wolna. Oczywiście tu są różne interpretacje, że niekoniecznie Marii wtedy groziła śmierć, ale kiedy słyszymy historię kobiety cudzołożnej przyłapanej na cudzołóstwie, którą przyprowadzono do Jezusa i chciano ją ukamienować, to może sugerować, że jednak to nie było takie proste, że w przypadku Marii mogło jej grozić niebezpieczeństwo, nawet utraty życia. Więc Józef wymyślił sobie po ludzku, że w ten sposób ją ochroni. Oddali, potajemnie, a wina już przypadnie jego podziale. To ja to zrobiłem, ale ją zostawiam. Pan Bóg go zaskoczył. Niemniej pozwala, żeby on sobie używał. To jest ta kolejna rzecz, do której jesteśmy zaproszeni. Następna sprawa stała się brzemienną. Święty Józef zobaczył pewien znak zewnętrzny. Zobaczył pewne okoliczności, które go zaskoczyły. I cały ten proces rozeznawania, który tutaj jest tak krótko przedstawiony, no jest dla niego takim wyzwaniem. Czytaj znaki. Czytaj znaki. Być może, że ta decyzja jest też jeszcze związana z taką wiedzą, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym. Czyli ktoś, kto jest już staruszkiem, kto nie może mieć dzieci, dzieci właśnie się spodziewa. I Maria, która nie znała męża i też się spodziewa dziecka. Czytanie pewnych znaków, które Bóg nam daje. Znaków, które są czymś nowym. Są zaproszeniem do tego, co nas woła o rozeznanie, o interpretację. Dzisiaj jesteśmy w czasie synodu
znak, jakim jest na przykład papież Franciszek. Dla wielu znak nawet trudny. Ale to nam pokazuje, że nasz Kościół, który znamy w Polsce czy w Europie, nie jest jakby jedną wersją. Że ten Kościół ma różne oblicza. Może dlatego ten znak papieża z Ameryki Południowej jest nam dany. Żebyśmy czytali te znaki czasu. Żebyśmy pozwolili Panu Bogu interpretować te znaki, a nie stać w miejscu czy w starej schematach. Kolejny dźwięk, który nam daje rozpoznać święty Józef, to z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Tak więc jakby kontynuacja tego wcześniejszego. Pozwolić Duchowi Świętemu się zaskakiwać. Pozwolić Panu Bogu działać i uwierzyć w niemożliwe. Nabrać odwagi do podjęcia decyzji, że ta droga, którą mi przygotował, do której mnie zaprasza, może jest przeze mnie nieznana, ale na pewno oryginalna, bo dla mnie ma drogę, której jeszcze nie przeszedł. Bóg nas nie zaprasza do imitacji innych, do takiego ślepego naśladowania. Nawet świętego Józefa, każdy z nas ma swoją drogę, gdzie Duch Święty chce go poprowadzić. Bóg nie czyni z nas kserokopii. Nie chce. Tych, którzy się powtarzają. Zaprasza nas do czegoś nowego. Duch Święty jest czymś takim. Pozwolić Panu Bogu działać. Pozwolić Bogu być Bogiem. Niedawno miałem rozmowę z młodym człowiekiem, który miał zastrzeżenia do spowiedzi, a tak naprawdę to chodziło o to, że się jej bał. A próbował się tłumaczyć, że przecież znowu zacznie grzeszyć tak samo. Po co? A mówię, a spróbowałeś, co będzie, kiedy otrzymasz od Boga łaskę, wejdziesz w świat łaski. Skąd wiesz, że będziesz grzeszył? Pozwól Bogu dać szansę, tak? Pozwól Duchowi Świętemu zadziałać. Wejdź w to nowe. Kiedy skończyła się spowiedź, dorosły mężczyzna zaczął płakać. Doświadczył czegoś nowego, doświadczył czegoś, czego się nie spodziewał. I właśnie święty Józef na to się zgodził. Z Ducha Świętego jest to. Pozwól zadziałać Bogu, a zobaczysz w Twoim życiu cuda. Nową rzeczywistość, nową jakość, której jeszcze nie było. Dzięki temu narodzi się Jezus. To jest piękne, że właśnie rozpoznając Bożą wolę, rozpoznając te różne dźwięki, które nam Pan Bóg wypowiada, sprawiamy, że Jezus przychodzi. I ostatni, ósmy dźwięk, no niebagatelny, bardzo ważny, ponieważ Józef uczynił tak, jak mu poleciła to Pańska. Uczynił tak, jak mu poleciła. Chrześcijaństwo nie może pozostać w sferze deklaracji, w sferze tylko no właśnie jakiegoś rozeznania i na tym koniec. Jesteśmy zaproszeni, żeby słowo zamieniać w czyn. Fascynuje nas święty Józef, który w Ewangelii nic nie powiedział, a o nim możemy mówić bardzo długo. To jego milczenie jest bardzo wymowne. To jego milczenie nas fascynuje. To jest ktoś, kto usłyszał od Boga słowo i od razu jest zamienione w czyn. Bóg mówi, idź, idź, wstań, wstaj. Wracaj, wracaj. Tam nie ma już o tym rozeznaniu, tam nie ma już żadnej wątpliwości. Zaproszeni jesteśmy, by zamienić to, co rozpoznamy, w konkretną codzienność, żeby się tego nie bać i żeby nie zostawać tylko w sferze dywagacji i rozmyśleń. I na koniec możemy mieć różne wątpliwości, że przecież jesteśmy słabi, że nie umiemy pewnych rzeczy, że to nasze śpiewanie będzie takie nieudolne, będzie dużo fałszu i mało tam synchronizacji. Związana z Paderewskim, z jednym z ojców naszej niepodległości, późniejszym premierem, ale też świetnym pianistą i miał wystąpić na koncercie w Nowym Jorku. Sala wypełniona po brzegi, dużo Polaków. Fortepian stoi na scenie i w pewnym momencie ludzie oczekujący na maestro widzą, że na scenę trafił się mały chłopiec,
uciekł mamie. No i zadziwienie, co się stanie. A ten mały, bezżonany, podszedł do fortepianu, siadł sobie na krzesełku i zaczyna grać. Jak to małe dziecko potrafi. No i mama przerażona nie wie co robić, ale właśnie na scenę wychodzi pan Ryski. Pokazał ludziom, żeby się uspokoili, że nic się nie dzieje, że ma sytuację opanowaną. Podszedł do tego chłopaka z tyłu, tak go ogarnął ramionami i położył palce swoje na klawiaturze i zaczął grać. Zaczął synchronizować te dziecięce melodie właśnie ze swoim geniuszem. I powstała całkiem piękna kompozycja. Na koniec obaj dostali brawa. To jest, myślę, taki obraz tego, co Pan Bóg chce z nami zrobić. On wie, że czasem nam to granie będzie wychodzić tak, jak wychodzi. Sam wie, że często fałszujemy i ta melodia jest taka niedopracowana. Ale jeśli będziemy jak dzieci ufni, jak święty Józef ufni, to on swoją potęgą, swoją geniuszem będzie sprawiał, że nasza pieśń życiowa będzie całkiem znośna, a może nawet piękna. I będziemy na wieki śpiewać o Jego łasce.